Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 22. A Jezus znowu mówił do nich w przypowieściach: Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił synowi ucztę weselną. Posłał służących, żeby zwołali zaproszonych na ucztę, ale oni nie chcieli przyjść. Posłał ponownie innych służących i polecił im: Powiedzcie zaproszonym: Przygotowałem już ucztę. Zabiłem woły i tuczne zwierzęta, wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Oni jednak to zlekceważyli. Jeden poszedł na swoje pole, drugi załatwiał sprawy handlowe, pozostali zaś pochwycili służących, znieważyli ich i pozabijali. Wtedy król rozgniewał się i posłał żołnierzy, aby wytracili tych zabójców, a ich miasto spalili. Sługom natomiast powiedział: Uczta jest wprawdzie gotowa, ale zaproszeni nie okazali się jej godni. Wyjdźcie więc na rozstaje drugi, kogokolwiek spotkacie zaproście na ucztę. Słudzy wyszli i sprowadzili wszystkich, których spotkali na drodze, zarówno złych, jak i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. Wtedy wszedł król, aby przyjrzeć się gościom, zobaczył kogoś, kto nie był ubrany odświętnie. Zapytał, Przyjacielu, jak tutaj wszedłeś bez odświętnego stroju? On zaś milczał. Wtedy król rozkazał sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest zaproszonych, a mało wybranych. Wówczas faryzeusze odeszli i naradzali się, jak przyłapać go na słowie. Posłali do niego swoich uczniów razem ze zwolennikami Heroda z zapytaniem: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i zgodnie z prawdą nauczasz drogi Bożej. Nie dbasz o niczyje względy i nie zważasz na ludzką opinię. Powiedz nam, co o tym sądzisz? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy też nie? Jezus poznał ich przewrotność i odpowiedział: Obudnicy! Dlaczego mnie wystawiacie na próbę? Pokażcie mi monetę, którą się płaci podatek. A oni podali mu denara. Wtedy zapytał. Czyja jest ta podobizna i napis? Odpowiedzieli cesarza. Wówczas rzekł. Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie. Gdy to usłyszeli, zmieszali się i odeszli od niego. Tego też dnia przyszli do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Zapytali: Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli ktoś umrze bezdzietnie, to niech jego brat poślubi wdowę po nim i niech da mu potomka. Było u nas siedmiu braci. Pierwszy z nich ożenił się i umarł bezdzietnie, zostawiając żonę swemu bratu. Podobnie stało się z drugim i trzecim, aż do siódmego. Po nich w końcu umarła także ta kobieta. Gdy nastąpi zmartwychwstanie, którego z tych siedmiu będzie żoną, skoro mieli ją wszyscy? Jezus odpowiedział. Błądzicie, bo nie znacie ani Pisma, ani mocy Bożej. Gdy nastąpi zmartwychwstanie, ludzie nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, ale będą żyli jak aniołowie w niebie. Czy nie czytaliście, co Bóg powiedział o zmartwychwstaniu? Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Gdy tłumy to usłyszały, zdumiewały się jego nauką. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta Saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca prawa, zapytał go podchwytliwie Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On odpowiedział. Będziesz miłował pana swego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie, drugie jest podobne do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Gdy przyszli Faryzeusze, Jezus ich zapytał: Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Odpowiedzieli mu: Dawida. Wtedy im rzekł: Dlaczego więc Dawid, natchniony przez ducha, nazywa go panem, gdy mówi: Pan powiedział do mojego pana: Usiądź po mojej prawej stronie, aż położę twych wrogów pod twoje stopy. Skoro Dawid nazywa go panem, to jak może on być jego synem? Nikt nie umiał mu odpowiedzieć. Nikt też odtąd nie odważył się. Zadawać mu pytań. Konie 22 rozdział Mateusza to jest taki rozdział dyskusyjny, można by powiedzieć. Co róż przychodzą kolejni ludzie i dyskutują z Jezusem, co róż przychodzą kolejni i mają pytania. Tylko zauważcie, to nie są pytania poszukujące prawdy, to nie są pytania takie płynące z naprawdę otwartego umysłu ze szczerego serca. Nie? Tylko to są pytania podchwytliwe. Kochani, ja bardzo często spotykam na przykład na, nie wiem, w komentarzach na YouTube, albo w jakichś dyskusjach, też takie pytania o wiarę. I rzeczywiście niektóre z nich to są pytania po prostu poszukujące, gdzie ktoś chce wiedzieć, chce zrozumieć, chce poznać prawdę. Ale bardzo wiele tych pytań to są tak naprawdę oskarżenia, to są tak naprawdę zarzuty to są tak naprawdę próby pokazania, jak absurdalna jest ta wiara, którą macie. Otóż uwagę, kochani. Zobaczcie, że Jezus odpowiadał, ale tak, że jakby wiedział, że im nie odpowie. To jest trochę kontynuacja tego, co Wam mówiłem wczoraj, nie? Że nie ze wszystkimi da się rozmawiać. Tutaj oczywiście Jezus pokazuje prawdę, tylko odpowiada tak, że nie daje się podchwycić tym ich różnym zaczepkom. Uwaga, to im nic nie daje, zauważcie? Oni się nie nawracają. Oni nadal kombinują, jakby go tu zgładzić, tylko po prostu szukają powodu, szukają jakiej, jakiejś zaczepki, nie? Natomiast Pan Jezus po prostu próbuje odpowiadać prawdą, próbuje odpowiadać nie nie wiem, pochlebiając im, nie próbując się im przypodobać i tak dalej. Kochani, chciałbym, żebyśmy zadali takie pytanie, tak, takie do, do nas samych, nie? Ja wiem, że to nie wszystkich nas dotyczy, ale może, może kogoś tak. Czy czasem nie jest tak, że no właśnie, nic nas nie zadowoli? Że jakiekolwiek zdajemy pytania, cokolwiek Bóg by nie powiedział, to to jest nam zawsze za mało. niczego nam potrzeba? Zobaczcie, zaczęło się wszystko od powieści o uczcie weselnej, nie? Bóg szuka tak naprawdę kogoś, kto zechce zasiąść z nim przy stole. Nie szuka dysputanta, nie szuka dyskutanta, nie szuka, nie wiem, argumentacji, tylko mówi, chodź usiądź przy stole, zjedzmy coś razem. Jesteś moim gościem. Czyli dopóki go nie potraktujesz jak przyjaciela, jak kogoś wartego spędzenia czasu z nim, a tylko będziesz chciał, udowodnij mi, że jesteś, Wyar wyargumentuj mi, że to, co mówisz albo to, co mówi kościół, to ma sens, to się nie spotkacie. To się nie spotkacie, nie. Ubierz je i idź na wesele z nim. To jest jedyna relacja, która sprawia, że rzeczywiście jego odpowiedzi mogą do nas dotrzeć, że możemy je usłyszeć. Pomyślcie, kochani, o tym.